No tak, uważam ten bieg za udany, pomimo że zaczęłyśmy wolno dosyć to i było trochę przepychanek, to po dłuższym troszkę finiszu dało radę i siły zostały i po prostu dowiozłam to pierwsze miejsce. No presja jakaś na pewno była, bo w końcu miałam najlepszy wynik i byłam faworytką, no ale trzeba sobie z tym w końcu radzić, trzeba mieć mocną głowę i po prostu dałam radę. No, najbardziej podoba mi się stadion, biegi górskie to były taką bardziej rekreacją i tak oderwaniem trochę od tego treningu, ale do biegów górskich się nie przygotowuję. Trener Ania Roskowska i Piotr Roskowski. Tak motywują bardzo, na pewno dużo też pomagają, bo sami mają to doświadczenie w tym bieganiu i to się na pewno przydaje. No zaczęło się to od tego, że już od pierwszej klasy podstawówki zaczęłam biegać na takich różnych biegach, jakiś tam dla zabawy, tak? I w końcu po którymś biegu zauważył mnie trener, który był WF-istą w szkole. No i tak zaproponował mi treningi, to przyszłam, na początku była to zabawa, a potem już zaczęło się trochę poważniejsze bieganie.